Cześć, Zoratul z tej strony, zapraszam do kolejnego programu PS3 Site TV. Dzisiaj w gorszej rozdzielczości God of War Ghost of Sparta, czyli gra wydana na PSP. Bodajże 2 listopada się pojawiła w Stanach. Udało mi się ją zdobyć i jestem nią zachwycony. To tak na wstępie szybkie informacje. Ja przepraszam za złą jakość, ale to najwięcej, ile udało mi się wycisnąć z PSP, a znaczy w sensie nagrywania. Nie udało mi się lepiej go ustawić. Musiałem zrobić dodatkowego cropa. A tak więc w filmiku zazwyczaj w rozdzielczości 640x480 wyszło 320x240. Mam nadzieję, że YouTube tego jeszcze nie pogorszy i będzie to znośne do oglądania, bo naprawdę jest na co patrzeć, bo grafika jest fenomenalna. To jest poziom PS2, Ready at Dawn. Naprawdę się spisało, to jest deweloper. On poprzednio zrobił God of War Chains of Olympus, czyli poprzednią grę. Teraz mamy God of War Ghost of Sparta i wydarzenia umiejscowione są pomiędzy pierwszą a drugą częścią, czyli nasz God of War już jest God of War, Kratos jest Bogiem Wojny. Właśnie dlatego mnie to zastanawia, dlaczego jak jest Bogiem Wojny i ma te moce, bo wiemy na przykład w drugiej części je traci, to jak ma te moce, to dlaczego musi pedałować wszędzie sam? No nieważne, ale to taka moja dywagacja, nie jest to wytłumaczone. Ale gra się bardzo fajnie i gra jest w ogóle fajna fabularnie. I ci, co się bali, że po trzeciej części już nie będzie co z God of War'em robić, to jeszcze jest pełno rzeczy, które można robić w międzyczasie. A po drugie, dalej mamy kontynuację wydarzeń z mitologii greckiej, tak więc tam jest pełno fajnych bohaterów. I tutaj taki mini spoiler, pokażę wam króla Midasa. Tak więc, jeżeli nie chcecie oglądać króla Midasa, to w ogóle nie oglądajcie filmiku, bo to właśnie na tym się skupiłem. Co save point robiłem save'a, zastanawiałem się, który fragment w ogóle wybrać do tego, by wam demonstrować. I było mi naprawdę ciężko wybrać fragment, bo każdy moim zdaniem jest fenomenalny. Ta gra jest ogólnie moim zdaniem lepsza od trójki God of War'a. Bo w trójce tylko chodziliśmy, mordowaliśmy wszystkich i to tylko szukaliśmy zemsty i Kratos tylko zabijecie. I tam w kółko Wojtek, w kółko Macieju się ponoć mówi. A tutaj przynajmniej tak jakby mamy kontynuację pierwszej części, czyli on jeszcze jest w miarę normalny. I to mnie się bardzo podoba. Gameplay oczywiście jest dostosowany do PSP-ka, ale w ogóle gra na tym nie cierpi. To, że jest jedna gałka, to akurat przy sfiksowanej kamerze nie ma nie macie najmniejszych powodów do obaw. Gra się kapitalnie, tak jak w sumie grało się w Chains of Olympus. Standardowo mamy nasze oszcza, tylko to są te... Kurde, nie pamiętam z drugiej części, jak się to oszcza nazywały, ale nieważne. Ponadto dochodzi nowe moce, oczywiście to bardziej związane, to kolejny mini spoiler z Atlantydą, bo tam się część gry toczy. Tak więc kolejny Król Midas i Atlantyda to takie miejscówki, które odwiedzimy w grze. Nie będę spoilerował na temat fabuły, ale naprawdę potrafi uderzyć i kopnąć zadek i moim zdaniem też szykuje coś... No dobra, nieważne, nic nie będę mówił. Gra się kapitalnie, naprawdę fajna jest fabuła. Tak jak w każdej części praktycznie God of War'a. Pod kątem audiowizualnym to sami widzicie, co się dzieje na ekranie. Mamy przepiękne lokacje, a zobaczycie w ogóle ostatnią scenę, jaką wam pokażę, bo postanowiłem pokazać wam dwa ogólnie save'y, to padniecie z wrażenia. Naprawdę sam byłem zaskoczony, że PSP potrafi coś takiego pociągnąć. No a jak już mówiłem, mamy nowe moce, standardowo odpalamy te takie magiczne pod krzyżakiem na PSP-ku, a mamy dwa rodzaje broni. Jeden to są nasze oszcza, nie pamiętam ich nazwy, to nie są na pewno oszcza chaosu, bo to chaosu to są te zwykłe, którymi operujemy. Ale i mamy naszą spartański ekwipunek, czyli tarczę i włócznie, dzidę, włócznie. I nią oczywiście możemy standardowo, jak to w God of War'ze, levelować. Walki z bossami też są duże, epickie i oczywiście oparte wszystko na QTE. To ogólnie mam teraz, spotykamy króla Midasa i kapitalny w ogóle jest pojedynek. Król Midas, jeżeli nie wiecie, z mitologii greckiej to jest ten, który dotykając wszystkiego zamieniał wszystko w złoto. Tak więc tu Kratos go powstrzymał, żeby przypadkiem nie zamienił Kratosa w złoto, bo wtedy byłby złoty Kratos, a my takiego nie chcemy. Ma być biały, rodem a la Albinos. No, oczywiście gameplay pokazuje na poziomie trudności easy, żeby jak najwięcej wam pokazać. Tutaj takie fajne, brutalne momenty, tak więc God of War, Ghost of Sparta, też brutalna gra, tak jak każda gra w serii. I naprawdę musi się podobać, to jest coś fenomenalnego. Moim zdaniem nie
czuję się ani na chwilę znużenia tą grą. Jeżeli ktoś się chce przejść na hardzie, to niech liczy w zależności od swojego skilla pomiędzy 7 a 9 godzin, tak więc nie należy do najkrótszych. Mamy jeszcze do odblokowania różne skarby, jeżeli zbieramy różne rodzaje przedmioty, tak jak to było w sumie w dwójce i trójce, których możemy użyć dopiero przy ponownym przejściu gry. Mamy oczywiście challenge, tą standardowy challenge, 10 challenge, nie wiem, tak naprawdę nie włączałem tego trybu, bo jeszcze nie odpalałem go, ale ile jest tam jeszcze challenge, to od pierwszej części God of War'a mamy, a teraz już ciskamy królem Midasem o lawę i zamieniamy ją w złoto. No jeszcze sekundę, jeszcze jeden przewrót i teraz będzie rzut Kratosa, zmieni się wszystko w filmik, tak więc są filmiki audiowizualne, naprawdę fajnie są zrobione. Gra mi się kapitalnie podoba, naprawdę jest moim zdaniem lepsza od trójki. Trójka była zbyt przesadzona i za bardzo miała wszystko zniszczyć i wszystkich zamordować. Tutaj mordujemy tylko dużo ludzi, ale nie wszystkich, na przykład naszych żołnierzy spartańskich zostawiamy przy życiu i zostawiamy jeszcze kobiety, bo w każdej części God of War musi być scena seksu. I właśnie chciałem wam zademonstrować w drugiej części, w drugim save'ie. Zaraz do niego przejdziemy, tak więc cierpliwości już przeskakujemy do najważniejszego momentu. I właśnie ten drugi save, który wam zaraz pokażę, to on mnie mną sponiewierał. Po pierwsze graficznie, ten rzut na w oddali na tą całą krainę, na to miasto Sparta, bo to na miasto, wchodzimy do miasta Sparta. I taki normalny spacer kuliszkami, nic tu nie robimy generalnie. To tak jak pamiętacie w Uncharted 2 też byliśmy w tym miasteczku w Nepalu i tam też za bardzo nie mogliśmy nic zrobić, tylko po prostu sobie chodziliśmy. I taki kapitalnie uspokojenie akcji, tego moim zdaniem w God of Warze też brakowało wcześniej. I świetna zabawa. Praktycznie zerowa interakcja, bo co tu będziemy mogli zrobić? Najwyżej otworzyć skrzynkę, tu walki za bardzo nie będzie, ale przepięknie się to prezentuje poza tym i pokazuje też, jak wszyscy przechodząc składają ukłon Kratosowi. Ponadto mówią: o, to Bóg wojny, o, to nasz Pan, władca i w ogóle jesteśmy Bogiem. Jestem Bogiem. No, tu dodatkowe orby i teraz najważniejsza część gry. Na to, myślę, na to wszyscy czekają, kupując grę God of War, czyli scena seksu, tak więc idziemy i mamy tu burdel. Sympatyczne miejsce uciech. Tylko zawsze mnie to fascynowało w tej grze, jak on daje w przeciągu minuty radę zaspokoić 10 dziewczyn na raz. Chciałbym tak umieć, bo w ciągu minuty to można zaspokoić chyba siebie najwyżej, jak się chce i postara. No ale to taka dywagacja, nie dla dzieci. Tak więc jeżeli macie mniej niż 18 lat, to gra nie jest dla was, bo są piersi i w ogóle jest nagość, jest scena seksu. Tak więc nie polecam, poza tym jest gra brutalna. Tak więc to jest filmik przeznaczony tylko dla pełnoletnich użytkowników PS czy site.pl. I zapraszam oczywiście do komentowania. Już w niedługim czasie będzie Shaun White Skateboarding, którego zacząłem grać i który mi się bardzo podoba. I będzie jeszcze oczywiście Call of Duty Black Ops, które zaczął zbierać fenomenalne oceny. Tak więc dzięki bardzo za uwagę. Przepraszam jeszcze raz za jakość tego filmiku. God of War, Ghost of Sparta, moim zdaniem 9+, dochodzące do 10 nawet, najlepsza gra może na PSP. Tak, myślę, że tak, najlepsza gra na PSP. Kapitalny wybór tej jesieni, kupujcie. Dzięki.